Dobra, to ja dzisiaj z React Query poprowadzę prezentację. To dla frontendowców coś. No i zrobię to na podstawie projektu ze studiów jednego oraz aplikacji Todo, bardzo skomplikowanej. Się zaznacza, to zadania są oczywiście rozwiązane, leci request do API. I jedna wersja aplikacji Todo będzie w Redux Toolkit napisana, a jedna w React Query. Więc tak. Redux Toolkit jest też bardzo popularny do fetchowania danych. Jednak można z niego korzystać tylko jeśli w projekcie jest wykorzystywany Redux. Jeśli go nie ma, a to jest coraz częstsze, projekty są przypisywane na tam Mobexy, Zustandy, już mało kto zaczyna projekt z Reduxem, to przydałaby się jakaś biblioteka do fetchowania danych i synchronizacja z serwerem. W sumie coś takiego jak Todo można osiągnąć tak samo dobrze oczywiście jedną i drugą biblioteką. Jak chcemy na przykład po requestie put albo post sfetchować dane znowu, to bardzo podobnie wygląda to w Redux Toolkit. Robimy to poprzez invalidate stacks, a w React Query robimy to poprzez edytor czy edytor, tak? Tak. Dobra, dobra. Shift, shift. To nie to oprogramowanie. Teraz lepiej? Jeszcze troszeczkę, jak bym można było? Teraz? W porządku. Dobrze. No to w Redux Toolkicie, jak chcemy zrefetchować dane, na przykład używamy invalidate stacks, a w React Query na przykład definiujemy sobie unsettled, unsuccess, unerror i używamy invalidate queries. Jak to wygląda w React Query? Mamy dwa hooki, najbardziej przydatne, useQuery, które wykonuje dany call do API, po czym zapisuje w cache'u wynik tego calla i przypisuje ten wynik do danego keyworda, w tym przypadku todos. Mamy też useMutation, którym jak zdefiniujemy, jak wykorzystamy na przykład invalidate queries, to wszystkie komponenty, które są zasubskrybowane do tego keyworda z użyciem useQuery, przerenderują się po tym, jak wykona się ten request. Dzięki temu, że właśnie daliśmy te invalidate queries. Efektem tego jest to, że właśnie jak wykonujemy jakieś useMutation, to jest mutacja, dodawanie itema też jest mutacją. Za każdym razem refetchujemy dane. No więc to jest jedna przydatna rzecz. Jak widać, bardzo podobnie do Redux Toolkita to działa. Jedna zaleta, poza cache'owaniem oczywiście, jest taka, że mniej kodu, mniej bloat kodu wychodzi, używając React Query w porównaniu do Redux Toolkita. Z Reduxem to zawsze trochę bloatu wyjdzie. No ale teraz pokażę na bardziej jakimś praktycznym przykładzie, nie tylko liście Todo, jak może się ta biblioteka przydać. To sobie zminimalizuję. Tak, to jest aplikacja, taka e-learningowa. Proszę nie zwracać uwagi na frontend, na stylowanie. Tutaj mamy nauczyciela. Jesteśmy zalogowani do aplikacji jako nauczyciel, a tutaj jako uczeń. Kod, na który będziemy patrzeć, to jest to. To jest widok listy zadań do wykonania dla ucznia. Ogólnie aplikacja polega na tym, że można tworzyć kursy, dodawać uczniów do tych kursów. Tam nalicza się liczba punktów za wykonane zadania. Takie tam. Tak, w tym momencie, jeśli z tym ustawieniem, jakie mamy, tutaj jest useQuery. Tutaj jest query odpowiedzialne za wylistowanie tych zadań do wykonania i przypisane do keyworda todo tasks.
W tym momencie, jeśli dodamy jako nauczyciel zadanie, to tutaj się nic jeszcze nie wydarzyło. Dopiero jak sfokusuję okno, to został wykonany refetch danych, czyli tej listy. I tak właśnie defaultowo działa React Query. Dopiero jak sfokusujemy okno, w którym jest odpalony kod, dopiero wtedy defaultowo dochodzi do refetcha. Możemy jednak zmienić kilka parametrów. Na przykład zmienię to na false, żeby się nie refetchowało. W tym momencie dopiero po odświeżeniu okna doszłoby do refetcha. I ustawię coś takiego jak refetch interval. To są milisekundy, więc będzie 10 sekund. Tutaj nic nie klikam. Po kilku sekundach, w zależności. O! Od ostatniego refetcha najwyraźniej minęło 10 sekund, więc właśnie się pojawiło. Oczywiście możemy ustawić 500, pół sekundy, to w tym momencie użytkownik miałby iluzję, jakby miał WebSockety, aczkolwiek raczej nie chcemy tego robić normalnie. Dla przykładu pokażę. O, kod się nie zaktualizował. A nie, nie dodało mi się to. Dobra. Dodaję zadanie i tutaj praktycznie od razu się pojawiło, bo refresh następuje po pół sekundzie. I tak cały czas. No tego nie chcemy, więc to zmieniamy. UseQuery przyjmuje również parametr taki jak cache time. Defaultowo wynosi 5 minut. To ma związek z tym, co się dzieje przy UseQuery po tym, jak dokonany zostanie ten request, na przykład tutaj. Defaultowo właśnie przez 5 minut zostaje skaszowany rezultat w przeglądarce i każde następne użycie tego query w dowolnym miejscu w aplikacji będzie skutkowało najpierw wyciągnięciem z cache'a tych informacji, które tu zostały pobrane. A potem w tle przeglądarka też pobierze te dane, ale nie będzie już, jakby hook nie zwróci już isLoading równa się true. W tym momencie, kiedy z tyłu są pobierane te dane, my je mamy z cache'a i dopiero po zaktualizowaniu one się jakby UseQuery spowoduje re-render komponentu. Kolejny. UseQuery też zwraca coś takiego jak isLoading i isFetching. Na pierwszy rzut oka podobne, ale ma różne zastosowanie. Isloading jest true tylko wtedy, kiedy w cache'u nie ma informacji żadnych dostępnych dla danego keyworda i dokonywane jest pobieranie danych. Ale potem, jak już w tle to pobieranie następuje, to isLoading jest false, więc już nie możemy zrobić loadera, kiedy tak naprawdę ładujemy świeże dane, bo po prostu mamy te dane zawsze z cache'a. Do tego służy isFetching, który zwróci true za każdym razem, kiedy właśnie w tle pobierane są świeże dane. Nieważne, czy z cache'a zaciągnęliśmy je, czy nie. I wtedy właśnie tego loadera możemy dać. Jest jeszcze coś takiego jak parametr enabled, bo w tym momencie stan tego komponentu zależy od tego parametru. To jest ID taska, którego ID kursu, który tutaj wyświetlamy. I gdyby w parametrze nic nie było, to bez sensu w ogóle byłoby pobierać jakiekolwiek dane na temat zadań, bo nie byłoby na podstawie czego tego zrobić. Więc jak enabled jest false, to się w ogóle nie wykona. No, tak
pokrótce. Mieliśmy dodawanie, teraz jako użytkownik rozwiążę jedno zadanie. Jako uczeń. To jest matematyki weźmiemy. I to jest kod, który teraz, na który teraz będziemy patrzeć. A więc tak, to jest widok odpowiedzialny tutaj za wyświetlenie informacji o tym tasku i formularza. Tutaj jest widok i pobieranie danych związane z użytkownikiem stricte, czyli tych punktów tutaj, czyli w zupełnie innym miejscu aplikacji. A tutaj mamy już sam formularz, ten tu. I to, co się dzieje po zapisaniu. Więc tak. Tutaj po raz kolejny parametr enabled się przydaje, bo znowu stan zależy od ID taska. No i wpisuję rozwiązanie zadania. Coś nie zadziałało. O. No ogólnie ta liczba punktów zaktualizowała się, powinna się zaktualizować od razu. Nie zrobiła tego, nie jestem pewien dlaczego. U mnie działało. Załóżmy, że się zaktualizowało od razu, albo spróbuję jeszcze raz. Na szybko. Tutaj jeszcze jedno zadanie. Rozwiązuję zadanie jako użytkownik, wpisuję 2. No i teraz od razu się zaktualizowała liczba punktów o te 3. To stało się, ponieważ mieliśmy invalidate queries tutaj po zapisaniu danych w formularzu po wciśnięciu on submit batona zrobiliśmy invalidate queries na finished tasks, czyli tej liście tutaj, ona też się zaktualizowała, zostało dodane jedno zadanie i stąd zostało usunięte na to do tasks, właśnie tam gdzie zostało usunięte, oraz na kluczu user. Przez to właśnie komponent, który był zasubskrybowany do tego klucza, też się zupdate'ował i od razu poskoczyła wartość o 3. I to są właśnie mutacje. Żeby ją wywołać, tam trzeba onSubmit mutate, to jest ta metoda, która wywołuje daną mutację i potem tam dane wrzucić, które przewidujemy. OnMutate, czyli drugi właśnie bardzo ważny hook, ma też taki parametr jak retry. Za każdym razem jak wyskoczy nam error, nie będzie to wysetki z backendu zwróconej, to w zależności od tego co tu mamy, tak właśnie się zachowa kod. Jak będziemy mieli false, to po prostu nie będzie próbował jeszcze raz wykonać requesta. Jak będzie true, to będzie w nieskończoność, póki się nie uda, póki nie zostanie zwrócona 200. A jak damy 3, to 3 razy spróbuję. Retry, delay, to po prostu liczba, ile razy spróbował. To są takie parametry, które mi w przeszłości najbardziej się przydawały. Jest ich więcej, ale to tam w dokumentacji. UseMutation zwraca też oczywiście różne flagi, jak isIdle, is loading, w zależności od tego, czy się ładują dane, czy nie, is success, is error. Is pause, jeśli przerwaliśmy requesta w międzyczasie, bo coś innego się wydarzyło w aplikacji. I na przykład failure count, czyli ile razy spróbował, ile razy się już nie udało wykonać danego requesta. No i to tyle. Polecam biblioteczkę, jak nie ma właśnie Reduxa. O. Good job. Jakieś pytania do Marcinka? Ja mam jedno pytanie. Wiedziałeś, że jak jest mutacja, to że
jak zwrócić 200, ale chodzi o 200 jako 200, czy jakąkolwiek? Jakąkolwiek 200. On success, jak mamy tutaj on success, to to będą 200, to ten kod odpali się jak będą 200 jakiekolwiek, a ten jak będą 400, 500 i 300. Raczej. Nie jestem pewien. Dobra. Czy jeszcze ktoś ma pytanie? Ja mam pytanie, jaka może być maksymalna ilość danych trzymana w cache'u, bo powiedziałeś, że on sobie te cache'owe responsy, a jak będą jakieś giga responsy, takie wiesz... Nie wiem, szczerze nie wiem, nigdy okay, nie korzystałem. Kraty tam wiesz, zawiesić, nie? To będzie aha. Przydomie. Może zawiesić, trzeba by poczytać. Nigdy nie miałem takiego case'a, że bardzo dużo danych tym hookiem pobierałem. Czy jeszcze jakieś pytanka?